W tym filmie chciałbym skupić się na intuicyjnym zrozumieniu pojęcia prawdopodobieństwa i jego zupełnie podstawowych własności. Zrobię to na takim prostym przykładzie. Powiedzmy, że rzucam kostką do gry. Jakie są możliwe wyniki? To jest taka zwykła sześcienna kostka, więc może wypaść jedno oczko, dwa oczka, trzy oczka, cztery, pięć lub sześć. To są wszystkie możliwe wyniki. Teraz Zastanówmy się nad odpowiedzią na takie pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wynik, jaki otrzymam, będzie mniejszy lub równy 2? Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? No dobrze, jeżeli kostka jest symetryczna, uczciwa, to znaczy, że każdy z tych wyników jest tak samo prawdopodobny. Żaden z nich nie jest wyróżniony, każdy jest tak samo prawdopodobny. Więc, żeby obliczyć to prawdopodobieństwo, to będzie to taki ułamek, to już wiemy z poprzednich filmów, gdzie w mianowniku będę miał liczbę tych wszystkich możliwych, jednakowo prawdopodobnych wyników, czyli sześć ich jest. A teraz muszę obliczyć, ile jest takich wyników, które spełniają ten warunek, że wynik będzie mniejszy lub równy 2. No to jest 1 lub 2, czyli są dwa takie wyniki. Czyli tych sprzyjających zdarzeń są dwa, czyli prawdopodobieństwo jest 2 szóste. Ten ułamek mogę skrócić, to będzie po prostu 1 trzecia wtedy. Czyli prawdopodobieństwo otrzymania takiego wyniku jest równe 1 trzecia. No dobrze, a teraz zastanówmy się nad innym pytaniem. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że otrzymam wynik, który jest większy lub równy 3? No to znowu w mianowniku będę miał 6. Tutaj nic się nie zmienia. A teraz muszę obliczyć, ile jest takich wyników. Które spełniają ten warunek, że, że są większe lub równe 3. No to jest 3, 4, 5, 6. To są te cztery wyniki jest ich dokładnie 4. Czyli prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że wypadnie wynik większy lub równy 3, jest 4, szóste. To znowu mogę skrócić, to będzie po prostu 2 trzecie wtedy. No więc widzimy, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że wynik będzie mniejszy niż 2, jest mniejsze. Niż prawdopodobieństwo tego, że wynik będzie większy lub równy 3, które wynosi 2 trzecie. Czyli to prawdopodobieństwo jest mniejsze niż to prawdopodobieństwo. Więc to oznacza, że szansa na to, że wypadnie wynik mniejszy lub równy 2 jest mniejsza niż szansa na to, że wypadnie wynik większy lub równy 3. Dokładnie dwa razy mniejsza, bo to prawdopodobieństwo jest dwa razy mniejsze od tego. No i to się zgadza z naszą intuicją, dlatego że widzimy, że te wyniki, które sprzyjają temu pierwszemu zdarzeniu, to są tylko dwa wyniki, a te, które sprzyjają temu drugiemu, to są cztery wyniki, czyli te będą wypadały dwa razy rzadziej niż te. Więc to się wszystko zgadza, mam nadzieję, z naszą intuicją. No i widzimy, że im mniejsza jest ta liczba, która określa prawdopodobieństwo, tym mniejsza jest szansa, że takie zdarzenie wystąpi. No właśnie, no i teraz możemy się zastanowić, jakie są ograniczenia. Na prawdopodobieństwo. Jakie jest najmniejsze możliwe prawdopodobieństwo i jakie jest największe możliwe prawdopodobieństwo. Czyli jak nisko może, jak niskie może być prawdopodobieństwo? Jak niskie ono może być? No to zróbmy taki przykład, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Obliczmy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że rzucając kostką, która ma. Takie ścianki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wyrzucę prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę liczbę 7. Jak zwykle, to jest może dobry moment na to. Zachęcam Cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu i zastanów się samodzielnie nad odpowiedzią na to pytanie. Jakie jest to prawdopodobieństwo? No, w mianowniku będę miał oczywiście 6, dlatego że jest 6 możliwych wyników wszystkich, a teraz. Ile jest takich wyników, które sprzyjają takiemu wydarzeniu, że wyrzucę 7? No żadna z tych liczb nie jest równa 7. Czyli takich wyników jest 0. 0, no to piszę 0. 0 przez 6 to jest po prostu 0, czyli widzę, że prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę 7, rzucając kostką, która ma tak ponumerowane ścianki, jest równe 0. No i to też zgadza się z naszą intuicją. Dlatego, że po prostu niemożliwe jest wyrzucenie Wyrzucenie siódemki, czyli to jest niemożliwe. Więc widzimy tutaj, że jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego? Prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego jest równe 0. I to jest najmniejsze możliwe prawdopodobieństwo. Nie może być mniejsze prawdopodobieństwo niż zero. Nie ma prawdopodobieństwa ujemnego. Zdarzenie, które jest niemożliwe, które nie może zajść, ma prawdopodobieństwo równe 0. No, a teraz kolejne pytanie, jakie się nasuwa, no to jak wysokie może być prawdopodobieństwo? Jak wysokie? Ono może być. No to zastanówmy się nad takim pytaniem. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę dowolny wynik? Dowolny wynik. Ledwo mi się to mieści w tej linijce, ale się zmieściło. Jaki jest, jakie jest prawdopodobieństwo? No w mianowniku będę miał znowu szóstkę, dlatego że jest 6 możliwych wyników. A teraz ile jest takich wyników, które sprzyjają temu wydarzeniu? No tu jest napisane, że wyrzucę dowolny wynik. Dowolny, czyli każdą z tych liczb. Czyli każda z tych liczb spełnia ten warunek, jest ich 6, czyli jest 6 takich możliwych wyników. Więc to prawdopodobieństwo jest równe 1 po prostu. No i. To jest największe możliwe prawdopodobieństwo. No już większe prawdopodobieństwo nie może być. Największe możliwe to jest równe 1 i to jest zdarzenie pewne. Jak coś ma prawdopodobieństwo równe 1, to znaczy, że to jest pewne. To się na pewno wydarzy. Jak rzucę kostką, to na pewno wypadnie jakiś wynik. Jakiś wynik na pewno wypadnie. Więc jeżeli interesuje mnie prawdopodobieństwo dowolnego wyniku, no to to prawdopodobieństwo jest równe 1 i to jest zdarzenie pewne. Nie może być prawdopodobieństwo niż, większe niż 1, dlatego że jeżeli coś już na pewno się zdarzy, to ma prawdopodobieństwo 1, jak widać. No a ktoś powie, że czasami się mówi, że prawdopodobieństwo wynosi 30%, 70% i tak dalej, a to są większe liczby niż 1. No dobrze, ale procent to znaczy 100%, to jest to samo co 1. 1 to jest to samo co 100%. Dlatego, że procenty to są części setne, więc 100 części setnych to jest po prostu 1. I wtedy mówimy, że prawdopodobieństwo wynosi na przykład 30%, to znaczy, że ono jest równe 30 setnych, czyli 30. Prawdopodobieństwo 50% oznacza jedną drugą, 50 setnych, a prawdopodobieństwo równe 1 to jest 100%. No i nie może być prawdopodobieństwo większe niż 100%. Czyli widzimy, że naj, najmniejsze możliwe prawdopodobieństwo to jest 0, największe to jest 1. I 0 to jest zdarzenie niemożliwe, a prawdopodobieństwo równe 1 to jest zdarzenie pewne. No i są wszystkie dopuszczalne pośrednie liczby. Tutaj myślimy jedną trzecią, dwie trzecie. No ale może na koniec jeszcze zastanówmy się nad jakimś zdarzeniem, które jest bardzo prawdopodobne, no ale nie do końca pewne. Na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że słońce jutro wstanie? Czyli prawdopodobieństwo tego, że słońce jutro wzejdzie. Słońce jutro. Wzejdzie. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? No, ktoś mógłby powiedzieć, że, że one są równe jeden. Bo słońce na pewno jutro wzejdzie. No, ale zawsze jest taka możliwość, że zda zdarzy się jakiś kosmiczny kataklizm, jakiś wybuch supernowej gdzieś w pobliżu, przyleci do nas nie wiadomo skąd, błysk gamma, jakaś czarna dziura. No, różne czy się dzieją. One oczywiście są bardzo mało prawdopodobne, więc. Prawie na pewno słońce jutro wzejdzie. no ale to prawdopodobieństwo nie jest dokładnie równe 1, dlatego że z pewnym minimalnym prawdopodobieństwem możliwy jest jakiś inny scenariusz, no ale oceniłbym to prawdopodobieństwo na bardzo duże, bardzo bliskie jedynki, czyli na przykład 0,999. Tutaj tych dziewiątek bym napisał całkiem sporo, no ale w którymś momencie muszę to urwać, dlatego że jakbym napisał same dziewiątki do samego końca, do nieskończoności, to, to by oznaczało po prostu, że to by było równe 1. Same dziewiątki, do nieskończoności to jest to samo co jedynka, no to jest temat w ogóle na inny film. No więc gdzieś to się urwie, ale bardzo dużo tych dziwotek na pewno jest. Czyli to prawdopodobieństwo tego, że słońce jutro wzejdzie, jest bardzo wysokie, bardzo bliskie jedynki. To jest prawie pewne. No a jakie jest prawdopodobieństwo, jakiego, jakieś bardzo mało prawdopodobne zdarzenie? Powiedzmy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że szympans jest w warszawskim zo. Szympans, który nosi to samo imię co ja, że szympans napisze. Że szympans napisze dob świetną powieść. Posadzimy szympansa przed komputerem i pozwolimy mu stukać w klawiaturę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że stukając w klawiaturę, napisze świetną powieść? No, raczej spodziewałbym się tego, że dosyć losowy, losowy ciąg znaków powstanie, no ale. Ten losowy ciąg znaków może stać się świetną powieścią. Jeżeli bym miał nie jednego szympansa, a milion szympansów, czy miliard, czy kwadrylion, to może któryś z nich, stukając losowo w klawiaturę, napisałby jakąś świetną powieść. No Ale uważałbym, że, prawdop że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest niezwykle niskie. Czyli napisałbym, że ono jest równe 0,000. Tutaj bardzo dużo tych zer bym dał. Bardzo dużo zer i gdzieś tam daleko jakąś, Niezerową cyfrę wreszcie, no, nie można powiedzieć, że ono jest dokładnie równe zero, dlatego że jeżeli losowy ciąg znaków może się przypadkiem stać powieścią, to znaczy, że istnieje pewne niezerowe, ale bardzo niskie prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie zajdzie. Czyli prawdopodobieństwo tego będzie bardzo bardzo małe, bardzo bliskie zera, ale niedokładnie równe zero. I to jest zdarzenie bardzo mało prawdopodobne, prawie niemożliwe. No właśnie, no to są takie ekstrema. No i jest tak, takie wyróżnione prawdopodobieństwo, no na przykład jak rzucamy monetą, to jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł? Orzeł, że wypadnie orzeł. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest równe jedna druga, jeżeli ta moneta jest symetryczna. No i jedna druga jest prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka. Czyli widzimy, że te zdarzenia są tak samo prawdopodobne. Jest tak samo prawdopodobne, że wypadnie orzeł, jak i nie wypadnie. Więc jeżeli pytamy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł, no to, że to zdarzenie zajdzie, to jest tak samo prawdopodobne, jak to, że ono nie zajdzie. Jest taka sama szansa, że zajdzie to zdarzenie i że to zdarzenie nie zajdzie. Tutaj mieliśmy na przykład prawdopodobieństwo 1 trzecia, więc było mniej prawdopodobne, że ono zajdzie, niż że nie zajdzie. Czyli szansa na to, że zajdzie to zdarzenie, jest mniejsza niż na to, że ono nie zajdzie. Natomiast tutaj, gdzie mieliśmy prawdopodobieństwo 2 trzecie, to szansa na to, że zajdzie to zdarzenie, była większa niż na to, że ono nie zajdzie. No i prawdopodobieństwa, które mają, które są równe jedna druga, to są dokładnie te, kiedy prawdopodobieństwo tego, że zajdzie i nie zajdzie to zdarzenie, jest takie samo. Mam nadzieję, że te rozważania przybliżą cię do takiego intuicyjnego zrozumienia pojęcia prawdopodobieństwa.